Nowy kanclerz Niemiec przybył z wizytą do Polski. Olaf Scholz spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Oto fragment wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. Zwróciłem uwagę panu kanclerzowi na to, jakimi ryzykami obarczone jest otwarcie gazociągu północnego numer 2, Nord Stream 2, i jak mocno spełnia się niestety ten nasz scenariusz, przed którym przestrzegaliśmy, że ryzyka dla Ukrainy mogą się znacząco zaostrzyć. Rozmawialiśmy także w ogóle o rynku energii, o energetyce w Unii Europejskiej. Tutaj wiem z umowy koalicyjnej, którą podpisał pan kanclerz ze swoimi partnerami koalicyjnymi, że polityka klimatyczna jest absolutnie priorytetowa dla Niemiec. Jednak my wskazujemy na te elementy, które dzisiaj powodują problemy dla ludzi, dla gospodarstw domowych. Dzisiaj energia dla ludzi jest coraz droższa. Monopolistyczne praktyki Gazpromu to jedno, a coraz wyższe ceny uprawnień do emisji CO2, czyli tak zwany system ETS, to druga przyczyna rosnących cen energii. Rozmawialiśmy także o różnych zagrożeniach geopolitycznych związanych z migracją, związanych z Rosją, o zagrożeniach technologicznych, o cyberbezpieczeństwie, o zagrożeniach ze strony Rosji. To były również bardzo ważne wątki. Ale Polska i Niemcy to jedni z najaktywniejszych graczy w ramach Unii Europejskiej i dlatego znaczną część naszej rozmowy poświęciliśmy również kwestiom związanym z Unią Europejską i chcieliśmy razem wyrazić nasze pragnienie, aby kwestie sporne zostały jak najszybciej zażegnane. My mamy pewien spór z Komisją Europejską. Starałem się przedstawić panu kanclerzowi z naszej inicjatywy pewnego rodzaju rozwiązania. Zobaczymy, jak ta kwestia się potoczy.